Witajcie, smakosze! Byliśmy dzisiaj na grzybobraniu i oto nasz plon. Mam tutaj różne grzyby, głównie podgrzybki, ale także kurki oraz maślaki. Przygotuję z tych grzybów dzisiaj zupę grzybową. Grzyby umyłam, oczyściłam, więc teraz mogę przystąpić do robienia zupy. Do zupy grzybowej będę potrzebowała włoszczyznę, seler, pietruszkę, białą część pora, sporą marchewkę oraz dwie cebule. Przyprawiać zupę będę solą i pieprzem. Dorzucę także kilka ziaren pieprzu. Zupę będę zabielać śmietaną połączoną z mąką, a grzyby będę podsmażać na maśle. Mam tutaj przygotowane w garnku 1,5 litra bulionu. U mnie dzisiaj jest to bulion z kostki. Wszystkie składniki oraz sposób, jaki wykonuję tą zupę, pokazuję oczywiście w opisie pod filmikiem. Warzywa trę na grubej tarce. Najpierw seler. Teraz potrę pietruszkę. Oraz marchewkę. Teraz te warzywa wrzucę do bulionu. Pokroję w pół plasterki. A cebulę w kostkę. Teraz będę tę cebulę i pora podsmażać. Na patelnię wrzucam masło. Jak się dobrze rozgrzeje, wrzucę cebulę i pora. Cebulę i pora będę smażyć do zrumienienia. Przesmażoną cebulę i por częściowo przerzucam do zupy. Na patelni zostawię tylko troszkę. Na patelnię dorzucę masło. I wrzucę grzyby. Będę smażyć je tak długo, aż zupełnie sok z nich odparuje. Do zupy dorzucę teraz też kilka kulek pieprzu. Większość wody z grzybów już odparowała, więc mogę teraz grzyby wrzucić do zupy. Teraz ta zupa musi się pogotować jakieś pół godzinki. Zupa jest na bulionie, ale trzeba zobaczyć, czy nie potrzeba tutaj trochę soli albo pieprzu. Dam małą łyżeczkę soli i małą łyżeczkę pieprzu. Na tym etapie tyle wystarczy. Nasza zupa grzybowa pięknie się gotuje. Trzeba ją troszeczkę zagęścić. Do kubka wlewam
śmietanę. Do śmietany dorzucam około 1 łyżki mąki. Wymieszam to dokładnie. Doleję odrobinę zupy. I tak dobrze wymieszaną śmietanę doleję teraz do zupy. Zupa ze śmietaną musi się chwilkę pogotować, ale dosłownie kilka minut i można będzie zupę podawać. Oczywiście będziemy podawać ją posypaną siekanym koperkiem. Zupę grzybową zazwyczaj podaje się z makaronem, ale moja zupa jest tak gęsta od grzybów i warzyw, że makaron jest tu zupełnie zbędny. Uwielbiam zupy grzybowe, a najbardziej te z grzybów leśnych. Ta zupa ma niesamowity smak. Jest przepyszna. Wszystkim gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.